Wow, zobaczcie na te czerwone świece w dół. Witam ich z tej strony, witam na kanale KryptoKamikadze. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o jednej rzeczy jednej takiej głównej rzeczy, która pozwala mi i pozwoliła mi pozostać pozyskownej stronie jako trader w każdej sytuacji. To jest bardzo ważna rzecz, o której przez długi czas, przez pierwszy rok mojego tradingu totalnie, że tak powiem, nie wiedziałem, pomijałem. Nie byłem świadomy i tym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, ponieważ myślę, że wielu z Was ta informacja może, że tak powiem, się przydać. Ale zanim zaczniemy o tym, to chciałem Wam powiedzieć jeden, jedną rzecz. A tutaj mogę powiedzieć, że tutaj wyglądam tak, jak tak, to, to, jest, to jest moja mina, kiedy kupowałem, kiedy kupowałem dołek 48 163,50. To była moja mina, to jestem ja, kupujący dołek. Zadowolony. Ale z tyłu był następny dołek i następny dołek. A czy z tyłu są następne dołki? To jeszcze nie wiemy. I to jest dokładnie tak, jak wygląda kupowanie dołka, ale, ale żeby nie było tak, to również jest tak, jak wygląda sprzedawanie górki. Kiedy mówimy nie o trajdowaniu, tylko kiedy mówimy o realnym sprzedawaniu lub, lub kupowaniu. Nigdy nie jesteśmy pewni, czy kupujemy już ten finałowy dołek, tak samo jak nigdy nie jesteśmy pewni czy kupujemy tą, już ten szczyt. Wiecie, więc tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o hodling, czyli trzymanie krypto w swoim portfelu, to musimy być gotowi, że z tyłu za nami. Jest następna górka, i następna górka, i następna górka. Tak samo, jeżeli ustawiamy się pod dołek, to znaczy, że z tyłu za nami może być następny dołek, następny dołek, i następny dołek. Więc e, tak to wygląda. Ale teraz, trading i kilka zmian, które sprawiły, że trading zaczął być właściwie dla mnie zyskowny, ponieważ e, jakby nie było, a jakby nie było. Mm, Pierwszym i podstawową, pierwszą i podstawową rzeczą, którą powinniśmy, którą ja powinienem posiąść, o której powinienem dowiedzieć się jak najwięcej, zanim zacznę cokolwiek robić tradując, to jest rzecz, która jest dla wszystkich nudna, czyli zarządzanie ryzykiem. Wiecie dlaczego? Ponieważ pamiętam moje pierwsze, mój pierwszy rok tradingu, kiedy to nie wiedziałem, czy jestem day traderem, czy scalperem, czy czymkolwiek innym. Ale wszystko musiało być, wszystko musiało dla mnie być widowiskowe. Wszystko musiało nieść ze sobą jakiś ładunek emocji. I na przykład, pokazując, jak zamieniam jedną, jedną dziesiątą bitcoina do, na jeden bitcoin, to jest tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ nie zarządzałem ryzykiem odpowiednio. A Sukces tego eksperymentu, właściwie sukces polegał na tym, że nie było żadnego zarządzania ryzykiem. I dlatego, i dlatego, między innymi, e, dwa razy totalnie wyczyściłem sobie konto, jeżeli mówię o tradingu Bitcoina, bo jeżeli chodzi o XRP, nie wiem, czy pamiętacie, zacząłem taką serię XRP, od 1000 XRP do 10 000 XRP i też pozamiatało mi konto, więc nawet nie kontynuowałem tej serii, a... A raz poleciało konto o połowę w dół z 60 do 30. Bitcoina. Więc numer jeden, pierwsza i podstawowa rzecz, którą musimy zmienić, jeżeli chcemy pozostać pozyskownej stronie jako trader, to jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wielkością pozycji, zarządzanie stop lossami, zarządzanie dźwignią. I jeżeli zaczniemy naprawdę poważnie podchodzić do tego tematu, to wszystko zaczyna inaczej wyglądać, i nasze trady w takich oto momentach będziemy albo poza rynkiem, czekając na odpowiednią sytuację, albo wyskakujemy z tej wielkiej świecy tuż na początku tej świecy, tak jak powinniśmy wyskoczyć. I powiem tak bo ktoś tam może mi powiedzieć, że OK, ale w sumie wytrejdowałeś tego tam na tym eksperymencie, co robiłem na YouTubie, że wytrejdowałem tego bitka, ale to chodziło o to, że ja wam powiem o co chodziło. Chodziło o to, że tutaj akurat rynek szedł w moim kierunku i ja trejdując i rynek idąc w moim kierunku po prostu wiało mi w żagle, ale wystarczyło chwilę, co okazało się zaraz przy następnym tradzie, który robiłem na XRP, wystarczyło chwilę, że nie zawiało w moją stronę i totalnie zamiatało mi, zamiatało mi kątem. Więc e, nie zarządzając ryzykiem, nie zarządzając wielkością pozycji, dźwignią, stop losami w odpowiedni sposób e, wystawiamy się wręcz na odszczał przez rynek prędzej czy później, nawet jeżeli przez jakąś chwilę Mamy wiatr w żagle i idziemy w odpowiednim kierunku, ponieważ idziemy z rynkiem. Czyli jeżeli rynek rośnie, to stawiamy longi i wiecie, i łapiemy dobre trejdy, ale w momencie kiedy nie zdefiniujemy odwrócenia się trendu rynku, a my ciągle będziemy, że tak powiem, rozpędem szli w tą stronę bez absolutnego zarządzania ryzykiem w odpowiedni sposób, czyli zbyt wielka pozycja, zbyt wysoka dźwignia, bez stop-lossa w pewnym momencie nasze konto zostanie zmiecione i ja przeżyłem to kilka razy więc mówię o tym między innymi dlatego ponieważ mam nadzieję że kiedy o tym mówię że ktoś z was nagle załapie że idzie dosłownie tą samą ścieżką którą e, którą podąża właściwie każdy kto zaczyna tradować a to nie jest ta ścieżka ponieważ e, ja wiem, że nikt nie, nie ma ochoty, że tak powiem, zanudzać się na śmierć i tradując oczekujemy jakiejś tam, jakiejś tam formy e, emocji z tym wszystkim związanej i fajnie widzieć, jak ktoś zmienia, jak nasze konto w ogóle zmienia się z 100 dolarów do 1000 dolarów czy do 10 tysięcy w tydzień, ale to jest właśnie to, że w tym momencie my nie tradujemy, a wręcz uprawiamy tak jakby hazard, ponieważ nie ma szans. W taki sposób wytrajdować z 1000 do 10 tysięcy w tydzień, bez podejmowania nadmiernego ryzyka. Ryzyko powinno być absolutnie wyważone. Procenty powinny być ważniejsze dla nas niż kwoty. I teraz powiem coś, co, co właściwie ostatnio rozmawiając z jednym z Was okazało się takie oczywiste, a takie, że tak powiem. Takie trudne do ogarnięcia na samym początku, ponieważ wiele osób chce zacząć tradować, wiele osób patrzy na te wszystkie wykresy i sobie myśli, ojejku, jakbym postawił tutaj, a wyskoczyłbym tutaj, to miałbym tysiąc dolców. O tak! Albo pół Ethereum, albo coś tam w chwilę. Owszem, zgadza się, ale jednej rzeczy musimy się na samym początku nauczyć. To jest, jeżeli chcesz zacząć, to, i teraz jak tak, jak mówię, rozmawiałem z jednym z Was, który powiedział mi coś tak właściwie oczywistego, że wpłacił sobie na Bybit, bo jesteśmy na giełdzie Bybit. Giełda Bybit ma bardzo łatwy panel sterowania, którym naprawdę bardzo łatwo i szybko można opanować. Wpłacamy sobie tutaj kilka krypto, jakie chcemy, czy to Bitcoin, czy to Ethereum, czy to XRP. Ten właśnie znajomy wybrał sobie XRP i wpłacił sobie 200 XRP na Bybit. Macie swoje portfele, wchodzicie do portfeli w, w osobnym filmie. Wytłumaczyłem w ogóle, jak działa panel Bybita, więc nie będę się powtarzał. Ale wpłacił sobie 200 XRP i to 200 XRP dla niego jest to fundusz do nauki tej giełdy, do nauki e, wszystkich swoich zachowań, do przetestowania platformy, do przetestowania swoich strategii. I tak naprawdę to stawia pozycję. Z rzędu wielkości 5-10 XRP, ale to chodzi o to, to co na samym początku mówiłem, o procenty, a nie o kwoty na samym początku, ponieważ strategie, indykatory, reakcje, to wszystko zajmuje czas. I to jest właściwie ta pierwsza wpłata. To jest koszt tej nauki. Powiem Wam tak. Wiele osób mówi, że kurs tu, kurs tam, czy szkolenie, czy coś w tym stylu. Gdyby naprawdę był taki możliwy kurs lub szkolenie, gdzie można by było podpiąć swój mózg i zainstalować w głowę wszystkie zachowania i strategie, eliminując przy tym błędy, to każdy koszt byłby tego warty. Ale tak naprawdę to jedynym i podstawowym kosztem i jedynym i podstawowym, sensownym kosztem nauki jest Twój własny depozyt na swoje własne konto i potraktowanie to jako zapłata za kurs, który sam będziesz odbierać, sam będziesz weryfikować na sobie. I owszem, kiedy rozmawiamy o, o, X, o tradingu, tak jak właściwie u mnie na kanale sporo mówimy o tradingu, to, to ważne jest, bo sam, sam również. Patrzę na różnego rodzaju traderów, i, i, i czy to historycznych, tak jak omawialiśmy sporo razy, co mówił Jesse Livermore, co mówił uh, Paul Tudor Jones, czy, 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 czy co mówi na przykład uh, uh, ktokolwiek inny ze świata tradingu i w jaki sposób się zachowuje w danych sytuacjach, co przeżył już to, co właściwie, z czym my właściwie spotykamy, czy stykamy się pierwszy raz. I w jaki sposób się zachował, to jest bardzo ważne, ponieważ wyciągamy z tego esencję, która jest nam potrzebna. Przesiewamy, dodajemy swoje własne doświadczenia i wyciągamy, budujemy swoje własne, już, że tak powiem, doświadczenie na, zbudowane właśnie na tym. Ale tak jak powiedziałem, na samym początku, pierwszą i podstawową rzeczą, którą powinniśmy zweryfikować u siebie to jest czy zarządzamy ryzykiem nawet na tych pierwszych 100 200 XRP które wpłacimy na konto czy zarządzamy ryzykiem wystarczająco odpowiedni sposób i na przykład jeszcze jedną rzeczą którą usłyszałem właśnie od właśnie jednego z was to właśnie było to że chciałem zobaczyć jak długo to 200 XRP mi wytrzyma jak długo z tym 200 XRP utrzymam się Tradując, na, tradując właściwie na giełdzie. Bo to też jest ważne. I teraz, w pewnym momencie, gdy zaczniemy rozumieć, że nasze ryzyko powinno być dopasowane i powinno być uszyte na miarę wręcz, żeby nie podejmować hazardu, a właściwie tradować, kiedy zrozumiemy, że nasze trady nie, muszą, nie musimy mieć 50 tradów dziennie, nie musimy codziennie wchodzić i wychodzić z tradu, ale właściwie powinniśmy, tak jak w pierwszym moim filmie, który mówiłem o ABC zyskownego tradera, to było, że musimy popatrzeć na dłuższe ramy czasowe. Musimy, że scalping i, i taki day trading to jest bardziej dla już takich naprawdę doświadczonych, wyrafinowanych e, traderów, którzy już mają w krwi zarządzanie ryzykiem swojego, swoim portfelem i wiedzą o tym, co robią. I dlaczego to robią. I wtedy, jeżeli zaczniemy od tych dłuższych ram czasowych, od tego analizowania tego w odpowiedni sposób i nie rozpraszania się na tysiąc różnych indykatorów, ale uklepania sobie jednego konkretnego z każdej, że tak powiem, strefy, ponieważ. Tak jak powiedziałem, w ABC zyskownego tradera, w tym pierwszym filmie, mamy różne takie jakby strefy, w których powinniśmy się znaleźć jako, jako trader, czyli powinniśmy zwracać uwagę, owszem, na akcję cenowa, która jest, która jest bardzo ważna w danej chwili. Powinniśmy zwracać uwagę na linie wsparcia i oporu, które są ważne w pewnym momencie, wchodzenie po środku. Tego wahadła to jest bardzo ryzykowne, ponieważ 50-50, w którą stronę się wachnie, więc lepiej jest opatrzyć sobie te linie oporu, tak jak tutaj patrzymy w tej chwili. No, Bitcoin 38-39 to jest jego taka jakby linia wsparcia, wręcz tutaj widzimy. Następnie widzimy tutaj, następne takie było w okolicach 30. To, to warto to wiedzieć. Warto to widzieć, ale nie zobaczymy tego, jeżeli nie przejdziemy na na przykład dzienne świeczki. Więc to jest też również bardzo ważne. I oczywiście, jednym z ważnych rzeczy, która również działa z takim jakby opóźnionym zapłonem, jest czasami różnego rodzaju info, które wrzuca się na rynek i rynek reaguje z tym info, że tak powiem, z opóźnionym zapłonem. Tutaj mieliśmy, tutaj mieliśmy przed Elon Muskowy czas, kiedy huśtaliśmy się w okolicach 40. Spadliśmy potem do 30. Potem wróciliśmy do 30. Nagle usłyszeliśmy o masku, który inwestuje Tesla, która ma kupować. Będzie można kupować za bitcoiny Tesla, i nagle mamy rynek, który reaguje pięknie. Idzie potem jeszcze wyżej. Potem jeszcze wyżej, nagle dowiadujemy się tutaj, że mask. Mówi jednak, że Dogecoin jest jego ulubionym coinem i będzie z Dogecoinem współpracował, chociaż tam chyba nie wiem, czy jest w ogóle ktoś z kim można współpracować. I mamy taki zjazd rynku w dół totalnie bez żadnego odreagowania. Co ważne jest, to trzeba wiedzieć to, że rynek, tak samo jak idzie w górę i w pewnym momencie musi odreagować, tak samo jak idzie w dół, to w pewnym momencie musi odreagować. I to wtedy przeskakujemy i musimy to wiedzieć jako trader, aby odpowiednio się do tego, że tak powiem, ustosunkować. Więc cokolwiek robicie, zacznijcie od najbardziej nudnych rzeczy, jakie są, jeżeli chodzi o trading, a więc od procentów, małych kwot i systematyczności od indykatorów, które są które bardzo dobrze rozumiecie dlaczego tak działają i w którą stronę i na jakiej zasadzie historycznie je sobie sprawdźcie, jak włączy, jak wraz z tym indykatorem poruszała się cena. I oczywiście cena na, oko na informacjach, które dzieją się cały czas na rynku plus, Plus swoje własne zarządzanie ryzykiem swojego konta, więc twoje konto ma rosnąć. Twoje konto nie ma być, że tak powiem, nie ma do niego być dokładane, a wręcz ma być od niego wyjmowane co jakiś czas. Na tym to wszystko polega. Bybee dla mnie jest jakby taką giełdą numer jeden dla wszystkich początkujących, a aczkolwiek to wcale nie znaczy, że to jest giełda dla początkujących, bo to jest naprawdę mocna, wyrafinowana platforma, która daje nam mnóstwo możliwości tutaj, ma potężne obroty, ma piękną płynność, nie ma żadnych, że tak powiem, nic się mi nie zacina, nic się mi nie zawiesza, wchodzę i wychodzę z krypto, nie potrzebuję tutaj się nie wiadomo jak weryfikować ponieważ wchodzę i wychodzę z krypto gdyby ktoś miał ochotę się zweryfikować może tutaj również kupować za e, walutę od razu fiat, za fiaty swoje tam kartą czy czymś więc e, bybit dlatego dlatego zostaje z bybitem wszyscy wszyscy zresztą wiecie że przez dłuższy czas już o tym bybicie mówię poza tym bybit e, jakby nie było żeby nie było e, wspiera mnie przez to że jeżeli mam e, was Którzy zarejestrujecie się z mojego linka pod spodem, Bybit to widzi i, powie, i, i że tak powiem, wspiera mnie w ten sposób, że, a, że od czasu do czasu mam jakiś kickback od nich, więc hmm, myślę sobie, okej. Okay. Więc skoro oni wspierają mnie, ja mogę, wspierać, ja mogę wspierać ich zamiast wspierać jakieś egzotyczne giełdy, które co chwilę wyjmują, e, jak to się mówi w takim żargonie. Dywan spod nóg swoich użytkowników. Co chwilę słyszę o jakimś e, zawieszeniu wypłat, o, jakimś, o jakichś cudach. E, zresztą, przez dłuższy czas, pamiętacie, tradowałem na BitMEXie i co się okazało, że, e, że w momencie, kiedy BitMEX okazał się dla mnie już e, zbyt, e, zbyt nieużyteczny pod względem tego, że zaczęli zbyt dużo wymagać i zbyt dużo zaczęli być naświetlani przez różnego rodzaju służby i, i, i tak dalej, pomyślałem, a lepiej się z Bitmexu ewakuować i przeskoczyć na Bybit. I na Bybicie będziemy tak długo, dopóki Bybit będzie dla nas użyteczny. Jeżeli Bybit stanie się, że tak powiem, nieprzyjazny, no to nie będę miał problemu również pożegnać się z Bybitem i powiedzieć Wam dosłownie to samo, że żegnam się z Bybitem i... Yy, i sprawdźcie, czy nie macie ochoty, że tak powiem, zweryfikować tych informacji i sami podjąć swoje decyzje. Więc to by było jakby podsumowanie tego, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć. Dzięki wielkie wszystkim, co tutaj tradeujecie ze mną, komentujecie, udzielacie się. Krótce dodamy sobie następne informacje, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w świecie, w świecie, w świecie pulsa. Ponieważ tam również się dzieje. Jeżeli mogę coś na sam koniec powiedzieć, to e, użyteczność HEX. Proszę o to, chłopaki z, chyba z, z skąd oni są, z Gorzowa chyba, czy coś takiego. Po zainwestowaniu w PULSA, e, w HEXA e, i zrealizowaniu zysków z HEXA, postanowili otworzyć własny biznes. Nie wiem, czy tam nie znam ich, po prostu e, widzę, że na OLX mieli, ktoś mi tam podesłał linka na no, eliksie chłopaków, którzy użyli, popatrzcie, użyli Logo Heksa pod swoje Ala, Ala Logo. Nie jest dokładnie to samo, nie? Ale tak dla takiego wiecie, jakby e, uznania tego, że to z pieniędzy Heksa otworzyli sobie biznes, bo na Heksie zarobili. No gratuluję, gratuluję. E, o pulsie będziemy jeszcze mówić, tutaj mamy coraz, coraz więcej więcej informacji na ten temat. Nie przejmujcie się, wszystko będziemy sobie na bieżąco mówić w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, jest jeszcze czas, nic się nie ma czym przejmować, nie ma się czy śpieszyć, nie ma się co śpieszyć z wydawaniem, kupowaniem heksa w tym momencie na Ethereum, ani nic w tym stylu. Więc, krok po kroku. Niczym się tutaj nie spóźnimy. No. A więc tyle na dziś, dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.